Kontrast chrześcijaństwa i judaizmu. Czego uczy mnie Pismo Święte, listu do Hebrajczyków, rozdział 6? Rozdział 6 listu do Hebrajczyków. Przetoż zaniechawszy początków nauk Chrystusowych, podążajmy ku rzeczom doskonalszym, nie powtarzając zasad o upamiętaniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, o nauce chrztu i o wkładaniu rąk, i o powstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli, albowiem niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku i odpadli, aby tych po raz drugi odnowić ku upamiętaniu, gdyż oni znowu krzyżują sobie Syna Bożego i urągają się Jemu. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią przychodzący i rodzi ziele pożyteczne tym, dla których jest uprawianą, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, niegodna jest i bliska przekleństwa, której końcem jest spalenie. A wszakże najmilsi pewniśmy o was czegoś lepszego i prowadzącego do zbawienia, chociaż tak mówimy, albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć dzieła waszego i pracowitej miłości, którąście okazali ku imieniu Jego, gdyście służyli i służycie świętym. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zupełnej pewności nadziei aż do końca, abyście nie stali się gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Albowiem Bóg, czyniąc obietnicę Abrahamowi, gdy nie miał na kogo większego przysiąc, przysiąg na siebie samego, mówiąc: zaiste, błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię, a tak czekając długo dostąpił obietnicy. Ludzie bowiem na większego przysięgają, a końcem wszystkich sporów między nimi jest przysięga ku stwierdzeniu. Dlatego też Bóg, chcąc tym silniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność woli swojej, uczynił to za pośrednictwem przysięgi, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, których nie może niepodobna, aby Bóg kłamał, mocną pociechę mieli my, którzyśmy się uciekli ku pochwyceniu uczynionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy bezpieczną i mocną i wchodzącą, a wewnątrz za zasłonę, dokąd jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się według porządku Melchizedeka najwyższym kapłanem na zawsze. Odczuwam dziś wielkie znaczenie prawdy przekazanej przez Boga w liście do Hebrajczyków, ponieważ jest to głos uwielbionego Chrystusa przemawiającego z nieba. Chrześcijaństwo nie zaczęło się od narodzin Chrystusa. Kiedy przyszedł jako obiecany Mesjasz do Izraela, odrzucili go i ukrzyżowali. Ale teraz, odkąd siedzi po prawicy majestatu na wysokościach, przemawia stamtąd, opowiadając o cennym owocu dzieła krzyża, którym Bóg został w pełni uwielbiony. To jest chrześcijaństwo. Typy i cienie judaizmu zostały teraz wypełnione, a wierzący został wprowadzony do tych niebiańskich błogosławieństw, o których mówi ten list, jako o rzeczach lepszych. Bo tak czytamy m.in. w Hebrajczyków 10:34. Hebrajczyków 10:34. Albowiem wyście współcierpieli, gdym był w więzach i grabież majątności swoich, przyjęliście z radością, wiedząc, że macie dla siebie lepszą majątność w niebie i nieprzemijającą. Lepszą, lepszą. To słowo lepszą pojawia się też w 11 rozdziale, 16 werset. Ale oni dążą do lepszej, to jest do niebieskiej. Przeto i Bóg nie wstydzi się ich, nazywając się ich Bogiem, bo im miasto zgotował. Lepszą, lepszej. To słowo lepszą, lepszej. Powtarza się wielokrotnie i wieloma sposobami. Jest to greckie słowo kreitona w Hebrajczyków 10:34 i w 11:16 kreitonos. Czyli jeśli czytamy Hebrajczyków 10:34, kai gartois desmois mu synepatheia.
hesate kai ten harpagen ton hyparchonton hymon metaharas prosede xasthe ginoskontes echein en heautois kreitona hyparxin en uranois kais menusan. I jeśli chodzi o 11.15, to jest kai ei men ekeines mnemoneum ap hes exelthon eichon an kairon anak psai nyni de kreitonos. Kreitonos to jest właśnie to lepszej. Kreitonos. Kreitonos oregontai tut estin epouraniu dio uk epaischynetai autus hotheos epikaleisthai auton hetoimase gar autois polin. Czyli widzimy tutaj wyraźnie 11.15 i gdyby myśleli o tej, z której wyszli, byliby mieli czas powrócić, ale oni dążą do lepszej, to jest do niebieskiej. Przeto i Bóg nie wstydzi się ich, nazywając się ich Bogiem, bo im miasto zgotował i albowiem wyście współcierpieli, gdybym był w więzach i grabież majątności swoich przyjęliście z radością, wiedząc, że macie dla siebie lepszą majątność w niebie i nieprzemijającą. To jest bardzo kluczowa rzecz. Chociaż chrześcijaństwo nie kontynuuje ofiar judaizmu, przestrzega wielu rytuałów z nim związanych. Chrześcijaństwo w znaczeniu kościelnojaństwa, oficjalnego chrześcijaństwa. Ważne jest, aby dostrzec, że Bóg odłożył na bok cały system, a chrześcijaństwo jest czymś zupełnie nowym. Chrześcijaństwo w rozumieniu Bożym. Tak jak hebrajskim wierzącym trudno było porzucić judaizm, tak formalnym chrześcijanom, którzy zostali wychowani w mieszance judaizmu i chrześcijaństwa, trudno jest dostrzec, że kontynuują coś, do czego Bóg ich nie wezwał, zastąpił to czymś lepszym. Więc to jest bardzo ważne. A to jest kluczowe. I chciałbym, żeby Panu spodobało się użyć tej treści do przyprowadzenia wielu z jego własnych do światła i wolności chrześcijaństwa ze wszystkimi jego błogosławieństwami dla jego własnej chwały i uwielbienia. Kontrast chrześcijaństwa i judaizmu. Zostawiwszy tedy słowo o początku Chrystusowym, przejdźmy do tego, co należy do zupełnego wzrostu, nie kładąc na nowo fundamentu pokuty od martwych uczynków i wiary w Boga, nauki o obmyciu i włożeniu rąk i o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym, a to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. To jest list do Hebrajczyków. 6 rozdział, od 1 do 4. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Przetoż zaniechawszy początków nauk Chrystusowych, podążajmy ku rzeczom doskonalszym, nie powtarzając zasad o upamiętaniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, o nauce chrztu i o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli, albowiem niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego. Tak widać wyraźnie. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Te wersety są
kluczowe. Są to wersety bardzo ważne, choć często źle rozumiane, a jednak rozumienie tego fragmentu pozwala zobaczyć, czym naprawdę jest chrześcijaństwo w przeciwieństwie do judaizmu. Wiedzieć o tym to zmierzać do doskonałości, czyli pełnego wzrostu. Nie jest to doskonałość w ciele, jak niektórzy mogą myśleć, ale jest to uchwycenie się doskonałego dzieła dokonanego przez doskonałego Syna Bożego, które daje wierzącemu doskonałe stanowisko przed Bogiem. Bez zrozumienia tego nawet prawdziwe dzieci Boże pozostają niemowlętami, co wyraźnie dokumentuje nam Hebrajczyków 5 rozdział, werset 13. Czyli, bo każdy, który się karmi mlekiem, nie jest świadomy słowa sprawiedliwości, gdyż jest niemowlęciem. Każdy. Niech Pan sprawi, by było to dobre w mocy dla Jego własnych, ponieważ chrześcijaństwo wokół nas jest dziś w dużej mierze mieszanką judaizmu i chrześcijaństwa. List do Hebrajczyków jest zatem bardzo pouczający dla współczesnego chrześcijanina. Istnieją dwa słowa, które charakteryzują posługę Ducha Świętego w tym liście i warto zwrócić uwagę na ich znaczenie. Pierwszym z nich jest kontrast. Judaizm jest przeciwstawiony chrześcijaństwu, jest skontrastowany z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo nie jest rozszerzeniem judaizmu, ani chrześcijaństwo nie jest udoskonaleniem judaizmu. Jest to całkowicie nowa rzecz. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie jak nowe przymierze. Przymierze należy do Izraela i stare przymierze należy do Izraela i nowe przymierze należy do Izraela. Chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego ani ze starym przymierzem, ani z nowym przymierzem. Ani ze starym przymierzem, które się jeszcze nie skończyło, ani z nowym przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło. To prowadzi nas do drugiego słowa, którym jest słowo lepszy. 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 Chrześcijaństwo jest tą lepszą rzeczą, która jest cennym owocem krzyża. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków przedstawia chwałę Syna Bożego, wywyższonego ponad wszystkie rzeczy stworzone, tak, że aniołowie oddają mu cześć. Także również aniołowie oddają mu cześć. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków przedstawia chwałę jego osoby jako naszego wielkiego arcykapłana, który współczuje, wspiera i wzmacnia nas w życiu na bezdrożach. W rozdziale trzecim listu do Hebrajczyków jesteśmy napominani, abyśmy trzymali się mocno ufności i radości nadziei aż do końca. Mówi nam to m.in. szósty werset w trzecim rozdziale listu do Hebrajczyków. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko śmiałość i nadzieję, z której się chlubimy, zachowamy statecznie aż do końca. Dzieje się tak z powodu doskonałości dzieła dokonanego przez Chrystusa na krzyżu i wierności Jego służby jako naszego wielkiego, najwyższego kapłana, aby przeprowadzić nas przez wszystkie trudności na pustyni i wprowadzić nas do naszego niebiańskiego Kanaanu. Jego, Chrystusa, kapłaństwo jest według porządku Melchizedeka, ponieważ nie przechodzi na innego. Nie ustanie, dopóki całe grono odkupionych nie wejdzie do odpocznienia. Pierwsze zasady wyroczni Bożych były typami i cieniami tego, co miało nadejść. Trzymanie się ich teraz oznaczało zaprzeczenie cennemu, chwalebnemu faktowi dokonanego odkupienia. Hebrajczycy, którzy wyznali, że przyjęli Chrystusa, uczynili to, przyznając, że dokonał on dzieła odkupienia, ale nie weszli przez wiarę w pełne błogosławieństwo tego dzieła i jego cennych owoców. Wciąż byli niemowlętami. Rozdział szósty został napisany, aby dać im pozytywną instrukcję, aby opuścili to, co teraz zostało odłożone na bok. Dokonane na krzyżu dzieło pojednania wypełniło typy i cienie judaizmu. Bez zrozumienia tego
nie można właściwie rozdzielić słowa prawdy, a my przecież mamy słowem prawdy rozcinać te różnice. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 15 werset, drugi Tymoteusza 2:15. Staraj się, abyś przedstawił się Bogu jako doświadczony robotnik, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Który by dobrze rozcinał słowem prawdy. To jest bardzo ważne, żeby to dobrze rozumieć. Rozdział 6 rozpoczyna się słowami: dlatego opuszczając słowo o początku Chrystusa. Dlatego opuszczając słowo o początku Chrystusa. Początek Chrystusa. Przetoż zaniechawszy początków nauk Chrystusowych, podążajmy ku rzeczom doskonalszym, nie powtarzając zasad o upamiętaniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Tak widzimy to. 6:1 Dio apfentes ton tes arches tu Christu logon epi ten teleioteta pherometha me palin tchemelion kataballomenoi metanoias aponekron ergon kai pisteos epitheon. Odnosi się to do początku służby Chrystusa na ziemi. Na przykład zerknijmy do Mateusza 10 rozdział od 1 do 15 wersetu. I w Mateusza 10 rozdział od 1 do 15 wersetu i zwoławszy 12 uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A 12 apostołów, te są imiona. I tak dalej. I 15 werset. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny, niżeli miastu onemu. Kiedy Chrystus wysłał swoich apostołów, powiedział im, aby nie szli drogą pogan, ani nie wchodzili do żadnego miasta Samarytan, a gdy pójdą, mieli głosić Ewangelię Królestwa. Co więcej, mieli strząsnąć proch ze swoich stóp przeciwko tym, którzy odrzucali ich świadectwo. Było to ostateczne wezwanie skierowane do Izraela, a konsekwencją jego odrzucenia miał być sąd. Nie wykonujemy tego polecenia teraz. Mamy je opuścić. Zostanie ono jednak wznowione po pochwyceniu Kościoła do chwały, po zabraniu Kościoła z ziemi. Na 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza będzie to wznowione. Ale w międzyczasie głosimy Ewangelię łaski Bożej, a nie nadejście Królestwa. Królestwo zostanie ustanowione w mocy, gdy całe zło zostanie usunięte. I to mamy zapisane w Mateusza 13 rozdział. Mateusza, rozdział 13, czterdziesty pierwszy i 42 werset. Poszle Syn Człowieczy aniołów swoich, a oni zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią, i wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Widać wyraźnie. Nadzieją chrześcijanina jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który przyjmie nas do siebie w niebie, zanim to wszystko nastąpi. Zwróćmy się teraz także do Mateusza 23, od 1 do 3, żeby zobaczyć, czego Słowo Boże tam naucza. Mateusza 23, 1-3. W
Wtedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich, mówiąc: na krześle mojżeszowym usiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Przeto wszystkiego, czego by rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią. Widać, tutaj znajdujemy Chrystusa mówiącego swoim uczniom, że nauczeni w piśmie i faryzeusze siedzą na miejscu Mojżesza i wszystkiego, czego wtedy wam przestrzegać każą, tego przestrzegajcie i czyńcie, ale uczynków ich nie naśladujcie, bo oni mówią, a nie czynią. Te słowa z początków Chrystusa mamy teraz opuścić. Świątynia w jej rytualnym sensie, świątynia z jej rytualnym obrzezaniem i przestrzeganie dni według prawa mojżeszowego nie są już dla nas umysłem ducha. Teraz mówi o uwielbionym Chrystusie, pokazując nam, że te rzeczy były tylko typami i cieniami lepszej rzeczy. Możemy jednak uczyć się tych cieni, ponieważ całe Pismo jest dane z natchnienia Bożego i pożyteczne, bo tak przecież dokumentuje nam drugi list do Tymoteusza, 2 Tymoteusza 3,16. I to mamy wyraźnie zaznaczone w Słowie Bożym. 2 Tymoteusza 3,16. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu, sprawiedliwości. Tak nam dokumentuje Słowo Boże. Ale tym, co wyróżnia obecny dzień cudownej łaski, jest błogosławiony fakt obecności Ducha Świętego tutaj na ziemi jako boskiej osoby. Jest On dla nas świadkiem drogocennego owocu cierpień i śmierci Chrystusa, abyśmy mogli kroczyć ścieżką wiary, radując się nadzieją dnia, w którym wejdziemy na wieczne dwory chwały. Tak nam dokumentuje to Hebrajczyków, 3:6. Hebrajczyków 3:6. Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Oraz możemy poza Hebrajczyków 3:6 zwrócić uwagę na 6 Hebrajczyków, 18 i 20 werset, ale zanim tak, to jeszcze Hebrajczyków 3:6, bo to był Tytusa 3:6, a teraz Hebrajczyków 3:6. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko śmiałość i nadzieję, z której się chlubimy, zachowamy statecznie aż do końca. Oraz Hebrajczyków 6:18. Abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, w których niepodobna, aby Bóg kłamał, mocną pociechę mieli my, którzyśmy się uciekli ku pochwyceniu uczynionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy bezpieczną i mocną i wchodzącą, a z wewnątrz na zasłonę, dokąd jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się według porządku Melchizedeka najwyższym kapłanem na wieki. Także 10:23. To też mamy udokumentowane w Słowie Bożym. I ciało omyte wodą czystą, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. Tak mówi nam Słowo Boże. List do Hebrajczyków nie przedstawia nam prawdy o jednym ciele, jaką mamy w liście Pawła do Efezjan, bo list do Efezjan nam to przedstawia i warto przypomnieć. List do Efezjan, 3:1-8, mówi nam o prawdzie o jednym ciele. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, jeśliście tylko słyszeli o urządzeniu łaski Bożej danej mi dla was, że Bóg przez objawienie mi
oznajmił tajemnicę, jak to wyżej krótko napisałem, z czego wy, czytając, możecie poznać moje rozumienie tajemnicy Chrystusowej, która w przeszłych pokoleniach nie była znana synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez Ducha. Przez Ducha. Że poganie są współdziedzicami i wspólnym ciałem i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię, której stałem się sługą według daru łaski Bożej danej mi według skutecznej mocy Jego. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana jest ta łaska, abym między poganami opowiadał to niedościgłe bogactwo Chrystusowe. Nie podaje nam też prawdy o posiadaniu przez nas życia wiecznego jako dzieci Bożych, jak to czyni apostoł Jan. Tematem tego listu do Hebrajczyków jest przede wszystkim chwała osoby Chrystusa, doskonałość Chrystusowego dzieła, doskonałość Jego dzieła dokonanego na krzyżu oraz doskonałość pozycji wierzącego jako rezultat tego dzieła. Jest to doskonałość lub pełny wzrost, o którym apostoł mówi w liście do Hebrajczyków 6:1 i warto to sobie przypomnieć. Hebrajczyków 6 rozdział, werset 1. Hebrajczyków 6:1. Przetoż zaniechawszy początków nauk Chrystusowych, podążajmy ku rzeczom doskonalszym, nie powtarzając zasad o upamiętaniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Tak. Więc tutaj wyraźnie widzimy, że to jest zaakcentowane. Dlatego, drogi chrześcijański przyjacielu, czytelniku Słowa Bożego, odczuwajmy i odczuwamy błogosławieństwo tej prawdy i pragniemy, aby Duch Boży służył w tej prawdzie twojej duszy. Jesteś teraz udoskonalony na zawsze. Nieprzerwanie trwając, oddzielony jako oczyszczony, bo to przecież ci mówi Hebrajczyków 10 rozdział, werset 14. Hebrajczyków 10:14. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Apostoł pragnął, aby wierzący Hebrajczycy odłożyli na bok wszystkie rytuały judaizmu i radowali się doskonałością pozycji wierzącego jako owocem dzieła Chrystusa. Powiedziano nam tutaj, abyśmy nie kładli ponownie fundamentu pokuty od martwych uczynków i wiary w Boga. W wielkim dniu pojednania danym synom Izraela, o czym czytamy w Kapłańskiej 16, 29, 34, Księga Kapłańska. Szesnasty rozdział. Wersety 29, 16 rozdział 29-34. A to będzie dla was wieczną ustawą w miesiącu siódmym. 10 dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach, ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi w urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca, a w dzieje szaty lniane, szaty święte. Dokona on przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i ołtarzem. Dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich i uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Całe zgromadzenie miało trapić swoje dusze w pokucie wobec Boga, podczas gdy ofiara miała być złożona za ich grzechy.
powtarzano to co roku, przywołując w ten sposób pamięć o grzechach. Takie uczynki były teraz martwymi uczynkami. Były dla tych, którzy trwali w nich po jedynej ofierze Chrystusa za grzechy, która została zakończona raz na zawsze. Bo tak przecież uczy nas list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 18 werset. A gdzie jest ich odpuszczenie, tam już nie potrzeba więcej ofiary za grzech. Tak mówi Hebrajczyków 10, 18. Wyznanie grzechów jest teraz konieczne do komunii, społeczności. I to mówi nam pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Werset 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Ale doskonała pozycja wierzącego jest na zawsze taka sama. Stary Testament był głosem Boga do człowieka, ale teraz musimy słuchać głosu Syna przemawiającego z nieba, aby przez Ducha cieszyć się cennym owocem Jego dzieła na krzyżu. Bo to przecież nam mówi list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Hebrajczyków 1:1. Bóg, który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna. Także warto zobaczyć Hebrajczyków, pierwszy rozdział od 1 do 4. Bóg, który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił, który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, tym przedniejsze od aniołów, im zacniejsze od nich odziedziczył imię. I także Hebrajczyków 10:15. Hebrajczyków 10:15 zawiera taką informację. A świadczy nam to i Duch Święty, bo powiedziawszy wprzód, to jest przymierze, które postanowię z nimi po owych dniach, mówi Jahwech, dam prawa moje w ich serca i na myślach ich napiszę je, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Czyli widzimy wyraźnie. I także następnie warto, żebyś przeczytał Hebrajczyków 12:25. Ja przeczytam to miejsce, ale dla własnego studium zrób to niezależnie ode mnie, ze swojego tłumaczenia Biblii, którego najczęściej używasz, tak żebyś był tym umocniony, co przeczytasz sam osobiście. Patrzcie, abyście nie odwracali się od tego, który mówi. Albowiem jeśli tamci, odwróciwszy się od tego, który przemawiał na ziemi, nie uszli, tym bardziej my, odwracając się od tego, który z nieba mówi. Głos uwielbionego Chrystusa przemawiającego z nieba jest bardzo cenny i ważny. W Starym Testamencie mieli wiarę w Boga, ale teraz muszą przejść do tego, co należy do pełnego wzrostu i usłyszeć Syna przemawiającego z nieba. Następnie mamy odłożenie na bok doktryny obmycia. Ceremonia ta była dobrze znana Hebrajczyków. Tak, Hebrajczycy znali dobrze tą ceremonię obmycia. Znajdujemy o niej wzmiankę między innymi w Księdze Kapłańskiej 16:23-26. Kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział. 23 werset. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia i zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni i tam je zostawi. Przepraszam, czasy pomyliłem czytając. Potem wejdzie, czas przyszły. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia i zdejmie, czas przyszły, i zdejmie lniane szaty, które ubrał, czas przeszły, ubrał, gdy wchodził do świątyni i tam je zostawi. Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty, wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu i dokona przebłagania za siebie
i za lud. A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu. Ten zaś, który wypędzał kozła do Azazela, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu. W związku z dniem pojednania Izraela wszystkie typy i cienie przyszłych dobrych rzeczy zostały teraz odłożone na bok, bo to nam mówi Hebrajczyków, 10 rozdział od 1 do 3. Hebrajczyków 10 od 1 do 3, albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, takimiż samymi ofiarami, które co rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może przystępujących doskonałymi uczynić, bo inaczej przestano by je ofiarowywać, dlatego że składający ofiarę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnego poczucia grzechów. Ale w tych ofiarach corocznie bywa przypominanie grzechów. Wierzący jest teraz i przez cały czas czysty pod każdym względem. Tak, wierzący jest teraz i przez cały czas czysty pod każdym względem. Jego sumienie nie obciąża go winą w obecności Boga. Nie ma żadnej świadomości grzechów, ponieważ jego pozycja przed nim nigdy się nie zmienia. Aby się nim cieszyć, musimy osądzać każde niepowodzenie, ale nie jest to tematem listu do Hebrajczyków. Dowiadujemy się tego, gdy apostoł mówi o społeczności, o komunii, w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Jeszcze raz przypomnę, bo to jest ważny fragment, żebyśmy go nie zapominali, nie tracili z oczu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Teraz mamy również odejście od doktryny nałożenia rąk. To również znajdujemy w Księdze Kapłańskiej 16:20-22. 16 rozdział, 20 werset do 22 wersetu. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego i położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści jego kozła na pustynię. Widzimy tutaj, że to Aaron położył obie ręce na głowie żywego kozła, wyznając nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przewinienia we wszystkich ich grzechach. Jak dobrze jest wiedzieć, że nasz Aaron, czyli Pan Jezus Chrystus, nasz najwyższy kapłan, który znał wszystkie nasze grzechy, wyznał je i uczynił swoimi własnymi na krzyżu. Tak, Pan Jezus na siebie wziął wszystkie nasze grzechy. Dlatego nie ma już potrzeby tej ceremonii, ponieważ kwestia grzechu i winy została na zawsze rozstrzygnięta na krzyżu. Ludzie mawiają: wyznaj swoje grzechy i przyjdź do Boga. Jak mogę? Zapomniałem o wielu z nich i są chwile, kiedy grzeszymy, a z powodu naszego otępienia nie zdajemy sobie sprawy, że to zrobiliśmy. Bóg rozstrzygnął to raz na zawsze, zgodnie ze swoją doskonałą wiedzą o naszej winie na krzyżu. Jakie to jest cenne. Następnie mamy wezwanie do porzucenia doktryny o zmartwychwstaniu umarłych. Co? Powiesz? Porzuć to? Tak, w chrześcijaństwie uczymy się cennej prawdy o zmartwychwstaniu wśród umarłych, a nie zmartwychwstaniu umarłych.
Interesuje nas zmartwychwstanie wśród umarłych. W liście do Filipian 3:11. Filipian 3:11. Czytamy takie słowa. Czy jakim sposobem nie dostąpię powstania z umarłych? Użyte jest specjalne greckie słowo oznaczające zmartwychwstanie. Czyli ei pos katantese eis ten exanastasis ton nekron. Ex anastasis ton nekron. Jest to bardzo ciekawe. To jest specjalne słowo oznaczające powstanie spośród umarłych. Po raz pierwszy ta błogosławiona prawda z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Marka 9:10 jest przedstawiona. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 9 werset. A gdy zstępowali z góry, przykazał im, aby tego nikomu nie powiadali, co wiedzieli, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Ewangelia Marka 9:9. Czyli jeśli czytamy z greckiego, katabainonton de auton apo tu orus, diesteilato autois hina medeni diegesontai ha eidon ei me hotan hochios tu antropu ek nekron anaste. I tutaj jest ek nekron, anaste. Anaste powstanie, nekron zmarłych, ek spośród. Spośród umarłych powstanie. Tak jak czytaliśmy w Marka 9:9, a gdy zstępowali z góry, przykazał im, aby tego nikomu nie powiadali, co widzieli, aż Syn Człowieczy powstanie spośród umarłych. Zmartwychwstanie. A uczniowie pytali, co to może oznaczać. Oni wierzyli w zmartwychwstanie umarłych, tak jak uczy Jana 11:24. Jana 11:24. Rzeczem umarta wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu dzień ostateczny. A także Dzieje Apostolskie 23:6-8. Dzieje Apostolskie 23 od 6-8. A poznawszy Paweł, że jedna część jest z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, zawołał w radzie: mężowie bracia, jam jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i o powstanie z o powstanie umarłych jestem sądzony. A gdy to powiedział, wszczął się rozruch między faryzeuszami i saduceuszami i rozdwoiło się zgromadzenie, albowiem saduceusze mówią, że nie masz zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie. Ale zmartwychwstanie z martwych było czymś nowym, zmartwychwstanie spośród umarłych. Pan dał temu wyraz w swoim słowie skierowanym do Marty kawałek dalej w Jana 11:26. Ewangelia Jana 11:26. I wszelki, który żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz temu? Tak, jest to całkiem inna sprawa.
Następnie w Jana 14, od 1 do 3, Pan odnosi się do swojego przyjścia po swoich, i to czytamy w Ewangelii Jana 14, od 1 do 3. Tutaj widzimy wyraźnie: Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby inaczej było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. I gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jest i wy byli. Pan odnosi się do swojego przyjścia po swoich. Pierwsze objawienie sposobu tego przyjścia znajduje się właśnie w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:13-18. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13 do 18 wersetu. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili jak drudzy, którzy nadziei nie mają, albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim, bo to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej stąpi z nieba, umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Potem my, żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana, a na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Widzimy wyraźnie. Paweł otrzymał to, jak nam mówi, od Pana. Zmartwychwstanie spośród umarłych jest wyraźnie nauczane w Ewangelii Łukasza 14:14. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 14 werset. Tutaj mamy: i błogosławionym będziesz, gdyż nie mają czym ci odpłacić. Odpłaconym ci bowiem będzie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Gdzie nazwane jest ono zmartwychwstaniem sprawiedliwych? A także w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, 35 werset. Ewangelia według Łukasza, 20 rozdział, 35 werset. Ale ci, którzy są godni dostąpić onego wieku i powstać z martwych, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą. Widzimy wyraźnie. Gdzie o niektórych mówi się jako o godnych dostąpienia tego świata. W Jana z kolei 5:29, co też warto przeczytać, Ewangelia według Jana, 5 rozdział, 29 werset. Jana 5:29. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na powstanie życia, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Pan Jezus ponownie rozdziela dwa zmartwychwstania, podobnie jak Paweł w Dziejach Apostolskich 24:15. I w Dziejach Apostolskich 24:15. Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych, którego i oni czekają. Tak widzimy. Jan, apostoł, mówi nam, że dzieli je co najmniej 1000 lat, bo tak przecież jest w Objawieniu, 20 rozdział, werset 5. Objawienie według Jana, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. I to jest 20 rozdział, werset 5. A inni z umarłych nie ożyli, dopóki się nie wypełni 1000 lat, to pierwsze zmartwychwstanie. Tak, głos uwielbionego Zbawiciela zapewnia nas o Jego przyjściu, aby wybawić nas od nadchodzącego gniewu tego świata, wobec tego świata, względem tego świata. Względem tego świata. Tak przecież mamy napisane w 1 Tesaloniczan 1,
Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Dziewiąty i dziesiąty werset. Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakeście się nawrócili do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z umarłych, Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. Hebrajscy wierzący są w ten sposób napominani, aby porzucili doktrynę o zmartwychwstaniu umarłych, ponieważ gdyby przeszli przez śmierć, mieliby udział w zmartwychwstaniu spośród umarłych. Oby błogosławiona nadzieja Jego przyjścia, przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, była naszą codzienną nadzieją. Ten moment jest bliski. To właśnie z tego powodu inteligentni chrześcijanie nie używają tak zwanego nabożeństwa żałobnego na pogrzebach. Ponieważ oczekujemy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie w każdej chwili, nie możemy zaprzeczać naszej nadziei, mówiąc, że ciało powróci do prochu i popiołu. Gdyby Pan Jezus Chrystus miał przyjść dzisiaj, ciała wierzących, którzy właśnie umarli, nigdy nie powróciliby do prochu, ale powstałyby spośród umarłych i zostałyby natychmiast przemienione na podobieństwo Chrystusa, o czym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. 52 werset. Natychmiast w okamgnieniu na trąbę ostateczną, albowiem zatrąbi i umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni, bo musi to, co skazitelne, przeoblec się w nieskazitelność i co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skazitelne, przeoblecze się w nieskazitelność i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się wypełni słowo napisane. Połknięta jest śmierć, zwycięstwo. Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Gdzież o piekło zwycięstwo Twoje? Gdzie? Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Następnie jesteśmy napominani, aby porzucić, tak, porzucić doktrynę wiecznego sądu. W rytuale judaizmu nie było trwałego poczucia przebaczenia grzechów ani zapewnienia wiecznego zbawienia. Bali się śmierci, ale dla nas strach przed śmiercią zniknął, bo przecież Hebrajczyków 2:14-15 nam o tym wyraźnie mówi. List do Hebrajczyków, rozdział 2, 14 i 15 werset. Ponieważ tedy dzieci i społeczność mają ciała i krwi, stał się i on ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła, i żeby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci to wszystek czas życia podlegli byli niewoli. Nie ma więc teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, werset 1. Rzymian 8:1. 8:1 Rzymian. Rzymian 8:1. Przetoż teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. List do Hebrajczyków 9:27 z kolei mówi nam, że po śmierci sąd, taki Chrystus raz ofiarowany jest, aby poniósł grzechy wielu, a tym, którzy go szukają, drugi raz ukaże się bez grzechu ku zbawieniu. Tak właśnie mówi nam list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 26, 27, 9, 27, 28. A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz, będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Oby czytelnicy Słowa Bożego należeli do tej grupy,
która wie, że dla nich sąd jest już przeszłością w momencie, gdy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Kwestia naszych grzechów jest na zawsze rozstrzygnięta, bo tak dokumentuje nam to Hebrajczyków 10 rozdział, werset 17, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Jego przyjście Pana Jezusa Chrystusa ma na celu nasze zbawienie, wybawienie nas z całej sceny naszej pielgrzymki i doprowadzenie nas do lepszego dziedzictwa, niebiańskiego Jeruzalem. Tak przecież dokumentuje nam to Hebrajczyków 10 rozdział 34 werset. Albowiem wyście współcierpieli, gdym był w więzach i grabież majątności swoich przyjęliście z radością, wiedząc, że macie dla siebie lepszą majątność w niebie i nieprzemijającą. A także 12 rozdział, 22 werset. 12 rozdział, 22 werset. Aleście przystąpili do góry Syjonu i do miasta Boga żywego, do Jerozolimy niebieskiej i do niezliczonych tysięcy aniołów. Chociaż tych, którzy odrzucają Chrystusa, czeka wieczny sąd, my, którzy jesteśmy zbawieni, możemy śpiewać, że sąd i śmierć są za nami, łaska i chwała są przed nami. Wszystkie fale przetoczyły się nad Jezusem, tam wykorzystały swoją największą moc. To uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jakże ważne słowo dla naszych dusz. To uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Hebrajski chrześcijanin nie może się wahać, ponieważ kiedy Bóg przez swojego ducha działał w jego duszy, został wezwany do działania, a nie do pozostawania w systemie, który Bóg miał osądzić. My również zawsze działajmy w posłuszeństwie wiary, aby ćwiczenie duszy, przez które przechodzi przez nas Jego łaska, przez które przeprowadza nas Jego łaska, nie osłabło w mocy i abyśmy nie pogrążyli się w tym, co Jego Słowo pokazało nam, że powinniśmy porzucić. I to prowadzi nas do Hebrajczyków 6 rozdział, 4 werset, Hebrajczyków 6:4. Albowiem niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego. To prowadzi nas do wersetu 4 naszego 6 rozdziału, w którym powiedziano nam, że niemożliwe jest ponowne odnowienie do pokuty tych, którzy byli kiedyś oświeceni, ale odwrócili się od Chrystusa. Stawia to przed nami stale powiększającą się grupę tych, którzy zostali oświeceni Słowem Bożym, wyznających chrześcijan, którzy nigdy nie zostali poddani próbie wiary w Chrystusa. Być może przyjęli Słowo z radością, bez poruszenia sumienia, ale nie mają w sobie korzenia, mówi o tym Mateusza 13, 20-21. Mateusza 13 rozdział. Dwudziesty werset do 21. A który na opoczystych miejscach posiany jest ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzeni w sobie i nie jest wytrwałym, a gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Zakosztowali niebiańskiego daru, przyciągnęła ich słodycz Ewangelii, ale Pan mówi nam, że nie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje i w imię Twoje nie wyrzucaliśmy diabłów i w imię Twoje nie dokonywaliśmy wielu cudownych dzieł? I wtedy im wyznam: nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Bo tak dokumentuje nam Mateusza 7 rozdział
21 do 22 wersetu. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Wielu rzeczy mi dnia onego: Panie, Panie, czyżeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali i w imieniu Twoim wielu cudów nie czynili? A wtedy im powiem: nigdy was nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Jak Baalam, Saul w Starym Testamencie oraz Kajfasz w Nowym Testamencie. Tak, prorokowali, a mimo to byli ludźmi niezbawionymi. Byli ludźmi niezbawionymi. Oni skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego świata, czyli wieku tysiąclecia. Wielu zostało uzdrowionych, wszyscy zostaną uzdrowieni w tysiącleciu, bo tak mówi Psalm 103, werset 3. Psalm 103. Werset 3. Który odpuszcza wszystkie nieprawości Twoje, który uzdrawia wszystkie choroby Twoje. Psalm 103, werset 3. Ale jeśli nie było prawdziwej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli nie było prawdziwego uznania wobec Boga i wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa, mogli mieć wszystkie zewnętrzne błogosławieństwa chrześcijaństwa i zginąć. Tak, jeśli nie było prawdziwego upamiętania wobec Boga, jeśli nie było prawdziwego upamiętania wobec Boga i wiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, mogli mieć wszystkie zewnętrzne błogosławieństwa chrześcijaństwa i zginąć. List do Hebrajczyków wzywa wszystkich, którzy przyjęli Chrystusa, aby porzucili stare żydowskie formy i wyszli poza cały system do Chrystusa, bo tak wzywa nas m.in. Hebrajczyków. 13 rozdział, werset 13. Wyjdźmy tedy do Niego za obóz, nosząc urąganie Jego. Ci, którzy dobrowolnie pozostali w tym systemie po otrzymaniu wszystkich tych zewnętrznych błogosławień w połączeniu z wyznaniem, że raz przyjęli Chrystusa, byli odstępcami, a przez swoją odmowę opuszczenia judaizmu byli narażeni na nadchodzący gniew na ten naród. Umyślny grzech w rozdziałach 6 i 10 listu do Hebrajczyków jest tym zewnętrznym wyznaniem bez wiary, która przyjęła hańbę Chrystusa. Nie było żadnego owocu dla Boga, tylko ciernie i kolce. Następnie od wersetu 9 rozdziału 6 listu do Hebrajczyków, czyli Hebrajczyków 6:9, od wersetu 9. A wszakże najmilsi pewniśmy o was czegoś lepszego i prowadzącego do zbawienia, chociaż tak mówimy. Apostoł pociesza tych, którzy przynosili owoce przez wiarę i cierpliwość. Bóg nie byłby niesprawiedliwy, zapominając o takich. Pozostałe wersety tego rozdziału 6 są mocne w zapewnieniu uzyskania niebiańskiego domu, do którego Chrystus, poprzednik, już wszedł. Mamy słowo i przysięgę Boga, który przysięga na samego siebie, że przez te dwie niezmienne rzeczy, w których niemożliwe jest, aby Bóg kłamał, możemy mieć silną pociechę, którzy uciekliśmy do schronienia, aby trzymać się nadziei wystawionej przed nami. Tak pewnie, jak prekursor, czyli Pan Jezus Chrystus, jak prekursor wszedł, tak i my wejdziemy. I dlatego jesteśmy napominani, abyśmy niezachwianie trzymali się wyznania nadziei, bo wierny jest ten, który obiecał. Tak mówi przecież Hebrajczyków 10:23. Hebrajczyków 10:23. Hebrajczyków 10 rozdział 23 werset.
i ciało omyte wodą czystą, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. Do pewnej i błogosławionej nadziei dodane jest kapłaństwo Chrystusa według porządku Melchizedeka, bo o tym czytamy w 6 rozdziale, 20 wersecie, 6:20. Dokąd jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się według porządku Melchizedeka najwyższym kapłanem na zawsze. Jak niezwykle cenna jest ta Ewangelia łaski Bożej. Stawia ona grzesznika, który wierzy w osobę i dzieło Chrystusa, w tak doskonałej pozycji przed Bogiem, że może on zbliżyć się do Najświętszego ze wszystkich świętych. Ze świętą śmiałością, jak to mówi nam przecież list do Hebrajczyków 10:19. Hebrajczyków 10:19. Mając tedy, bracia, śmiałość wejść do miejsca świętego przez krew Jezusa, wiemy również, że ten, który dokonał tego chwalebnego dzieła, dzięki któremu Bóg został doskonale uwielbiony, a grzech na zawsze zniknął, jest teraz po prawicy Boga, zawsze żywy, aby wstawiać się za nami, bo tak przecież komunikuje nam Hebrajczyków 7 rozdział, werset 25. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Obyśmy radowali się zawsze, wydawali owoc naszych warg w dziękczynnym uwielbieniu. Obyśmy zawsze się radowali. Powtarzam, zawsze radujcie się, mówi apostoł Paweł. Radujcie się zawsze. Powtarzam, radujcie się. Obyśmy radowali się i zawsze wydawali owoc naszych warg w dziękczynnym uwielbieniu, szukając tronu łaski, potrzebnego miłosierdzia i łaski, aby mieć pomoc w naszym chodzeniu w obecnym, dobrym czasie tego tak wielkiego zbawienia. Niech każde pokuszenie i próba sprawią, że nasze serca zwrócą się do naszego wielkiego, najwyższego arcykapłana, do naszego wielkiego, najwyższego kapłana, jakim jest Pan Jezus Chrystus, po potrzebną pomoc, aby chodzić w radości ducha, podczas gdy czekamy na Jego przyjście, aby dopełnić naszego zbawienia, bo tak mówi Hebrajczyków 10:37, bo jeszcze maluczko, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie i zwlekać nie będzie. Przyjdź, Panie Jezu, bo czekamy Cię. Czekamy, Boży Synu Cię, byś w górze nas zgromadził. Niech czas czekania skończy się, racz nas już w dom wprowadzić. Kto ufa Ci, ten w kornej czci ku Tobie wciąż spogląda, bo chciałby Cię oglądać. Czekamy Cię, choć łaską swą Bóg dał nas Tobie w darze. I Duch wprowadził bliskość Twą, lecz jawnie się ukażesz. U Ciebie tam spoczynek nam, radość i szczęście błogie są dane wiecznie w Tobie. Czekamy Cię, wnet przyjdziesz Ty, powrócisz bez wątpienia. Przeminą smutki tam i łzy,
Umilkną też pragnienia. Cóż stanie się, gdy ujrzę Cię, dzięk czynny hymn wzniesiemy i wielbić Cię będziemy.